sezon mamy zaplanowanych 46 jednostek. Zeszły rok był rekordowy, bo zawinęło do nas aż 79 statków wycieczkowych i było to prawie 30 tysięcy pasażerów. W tym roku będzie trochę mniej, ale tak naprawdę ta awizacja cały czas jest aktualizowana. Wpływ na to, jak ten rynek wycieczkowy będzie się kształtował w danym roku, mają z pewnością warunki geopolityczne. No i tutaj zamknięcie portu w Sankt Petersburgu i to, że jednostki wycieczkowe nie wchodzą obecnie do tego portu, to jest prawie 350 jednostek rocznie. Jest to bardzo duża szansa dla portu w Gdańsku, aby część przynajmniej z tych statków móc przyjąć. One nie ważą bardzo dużo w naszych przychodach, bo to jest tak naprawdę pewnie około 2%. Natomiast jest to absolutnie bardzo atrakcyjne z punktu widzenia organizacji turystycznych i samego miasta, no bo to one głównie czerpią korzyści z tego, że te jednostki tutaj zawijają. Ten Hamburg przypływa z Hamburga. Następnym portem po Gdańsku jest Klaipėda, potem płynie do Rygi, do Talina, do Sankt Petersburga, z wiadomych względów już nie będzie wpływał. Potem są Helsinki, Sztokholm, Kopenhaga i z powrotem do Hamburga. Są to głównie pasażerowie niemieckojęzyczni, czyli Niemcy, Austriacy, Szwajcarzy.